Cześć, tu Miedziany Sor. Witam Was w filmie z kursu maturalnego do matury 2023. Szczególnie ważny film, gdyż dotyczy on zagadnień, które są nowe, których wcześniej nie było na podstawie. Tematem dzisiejszego filmu będą wielomiany. No i postaramy się wytłumaczyć całe zagadnienie teoretyczne, które potrzebujecie do rozwiązywania zadań. Jednocześnie zapraszam na drugą część tego filmu. No to cóż, zaczynamy. Co to jest wielomian? Nie wchodząc w zbyteczne definicje, to jest po prostu taka funkcja, gdzie mamy x i te x mają kolejne potęgi. Czyli to może być do potęgi pierwszej, jak tutaj, do potęgi drugiej, do potęgi trzeciej, czwartej, piątej, szóstej. Tu się, prawda, w wykładniku, czyli tutaj w potędze, nie może się pojawić żaden ułamek, tu się nigdzie nie może pojawić pierwiastek, nie może się kreska ułamkowa pojawić. Jednomian, 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 jednomian. Dodawanie, odejmowanie i tak dalej. Ważną rzeczą, jeżeli chodzi o wielomiany, jest ich stopień. I co to jest stopień? Stopień to jest ta potęga najwyższa przy x, czyli w tym miejscu mamy stopień wielomianu. Łatwo zauważyć, że w naszym przypadku ten stopień będzie wynosił 3. Następną rzeczą, która nas będą interesowały, to są współczynniki wielomianu. I współczynniki wielomianu numerujemy od potęgi, jaka tutaj występuje. Czyli w naszym przypadku byłoby do potęgi trzeciej, czyli mamy współczynnik A3. Do potęgi drugiej mamy współczynnik A2. Do potęgi pierwszej mamy współczynnik A1 oraz tutaj nie mamy żadnego x, czyli jest tutaj wyraz wolny i zapisujemy, że to jest A0. Czyli współczynnik A0 jest wyrazem wolnym. No to moglibyśmy sobie zapisać, że to jest x do potęgi zerowej, a x do potęgi zerowej to jest 1. Dlatego to pomijamy. No i teraz spisujemy sobie. Tu mamy współczynnik, tu mamy współczynnik, tu mamy współczynnik i tu mamy współczynnik. Celowo zaznaczam tutaj razem z tym plusem, bo to będzie bardzo istotne. Współczynniki zawsze spisujemy ze znakami. Czyli A3 równa się 4, czyli A2 równa się 5, czyli A1 równa się 4 i A0 równa się 1. I mamy wypisane współczynniki wielomianu. No to żeby poćwiczyć, weźmiemy sobie drugi wielomian. Najpierw spisujemy sobie jego stopień. Stopień wielomianu wynosi oczywiście 5, bo 5 mamy w tym miejscu. Widzicie? Piąta potęga, czyli stopień wielomianu 5. Teraz spiszemy sobie jego współczynniki. I uwaga, to jest bardzo ważne. Tu mamy, ile będzie współczynników? Będzie ich 6. Dlaczego? Przecież jest tylko raz, dwa, trzy, cztery jednomiany. No to trzeba się zastanowić dlaczego. Zobaczcie. A5 występuje. To, że nie ma nic x do potęgi czwartej, to oznacza tylko tyle, że jakbyśmy to rozpisali, to byłoby 1 siódma x do piątej, dodać 0 razy x do czwartej, dodać 1 razy x do trzeciej, odjąć 2 razy x kwadrat, dodać 4 razy x i dodać jeszcze 0. Czyli w naszym przypadku mamy x do piątej, czyli współczynnik A5 wynosi 1 siódma. Teraz, czy było x do czwartej? No nie. Skoro nie ma x do czwartej, to współczynnik A4 wynosi 0. Teraz, następnie mamy x do trzeciej, czyli tutaj mamy jedynkę. I teraz uwaga, tu jest minus 2, minus 2x, czyli współczynnik przy x kwadrat, czyli A2 wynosi minus 2. Teraz A1 wynosi 4 oraz wyraz wolny, czyli A0 wynosi 0, ponieważ go nie ma. I mamy sprawę załatwioną. A teraz trzy ważne rzeczy, które dotyczą wielomianów. Co możemy dla wielomianu zrobić? Dla wielomianu oczywiście, jak dla każdej funkcji, możemy policzyć wartość. Czyli na przykład, jeżeli każe nam oblicz wartość wielomianu dla argumentu x równego 3, to co robimy? To podstawiamy trójkę i liczymy. Czyli obliczamy, że w od 3 równa się 2 razy 3 do potęgi trzeciej, dodać 4 razy 3 plus 1. 3 do potęgi trzeciej to jest 9, 27, czyli 54. Dodać 4 razy 3, 12. Dodać 1 i wychodzi nam 50, 64, 67. Z istotnych rzeczy, żeby nie musieć liczyć, istnieje twierdzenie, że w od 0, czyli wartość dla 0, czyli w od 0, równa się wyrazowi wolnemu, czyli od razu równa się 1.
Dlaczego? No bo zobaczcie, jak wstawimy sobie 0 tutaj, czyli jak policzymy sobie W od 0, to mamy 2 razy 0 do potęgi trzeciej, dodać 4 razy 0, dodać 1. To się zeruje, zostaje nam sama jedynka. Czyli jak mamy obliczyć wartość dla argumentu równego 0, no to od razu możemy wpisać wyraz wolny. No i trzecia rzecz, że W od 1, uwaga, W od 1 jest to suma współczynników, czyli 2, 4, 1, czyli 2 plus 4 plus 1, czyli 7. A skąd my to wiemy? No bo zobaczcie, jak policzymy sobie W od 1, to mamy 2 razy 1 do potęgi trzeciej, dodać 4 razy 1 i dodać 1. Czyli mamy 2 razy 1, czyli 2, czyli mamy 2 plus 4 plus 1, czyli 2 plus 4 to jest 6, 6 plus 1 to jest 7. Czyli wyszło dokładnie to samo, co tutaj. Co można robić z wielomianami? Można je mnożyć, dodawać, odejmować i dzielić, ale to już nie na podstawie. Przynajmniej przez najbliższe 2 lata. I mamy dwa wielomiany, W od x i G od x. I zrobimy sobie działanie W od x, dodać G od x, na początek, czyli dodajemy do siebie dwa wielomiany, czyli zapisujemy 2x do trzeciej, dodać x kwadrat, dodać 1, dodać drugi wielomian, czyli w miejsce g od x wstawiamy sobie 4x do trzeciej, dodać x kwadrat. Teraz podkreślamy sobie jednomiany podobne, to jest podobne z tym, to jest podobne z tym, no i sobie liczymy wtedy, że mamy 2x do trzeciej plus 4x do trzeciej to jest 6x do trzeciej, x kwadrat plus x kwadrat to będzie 2x kwadrat, 1, czyli będzie plus 1. Następnie wielomiany można odejmować. Czyli znowu zapisujemy, jak mamy w od x odjąć g od x, to mamy wtedy 2x do trzeciej, dodać x kwadrat, dodać 1, odjąć i mam wtedy 4x do trzeciej, dodać x kwadrat. I teraz bardzo ważna rzecz. Pierwszy wielomian zostaje bez zmian, czyli mamy 2x do trzeciej, dodać x kwadrat, dodać 1, minus zmienia znaki wszystkim jednomianom w środku, czyli będziemy mieli minus 4x do trzeciej minus x. Teraz znów podkreślamy jednomiany podobne, to jest podobne z tym, to jest podobne z tym, czyli możemy teraz to do siebie dodać, odjąć w zależności od tego, co tam mamy. 2x do trzeciej, odjąć 4x do trzeciej, to będzie minus 2x do trzeciej. X kwadrat, odjąć x kwadrat, to się redukuje, będzie nic. I plus 1. No i oczywiście zostało jeszcze mnożenie, czyli zapisujemy, że w od x razy g od x równa się i mamy wtedy 2x do trzeciej, dodać x kwadrat plus 1 razy 4x do trzeciej, dodać x kwadrat. No i teraz mnożymy to razy to, to razy to, to razy to. Czyli mam 4x do trzeciej razy 1 to będzie 4x do trzeciej. 4x do trzeciej razy x kwadrat to będzie dodać 4x do piątej. I 4x do trzeciej razy 2x do trzeciej to będzie 8x do szóstej. I teraz to samo robimy z tym drugim, czyli mamy to razy to, to razy to, i to razy to. I mamy dodać. X kwadrat razy 1 to będzie dodać x kwadrat. X kwadrat razy x kwadrat to będzie dodać x do czwartej. I x kwadrat razy 2x do trzeciej to będzie dodać 2x do piątej. I teraz dodajemy wyrazy podobne. Czyli będziemy mieli tutaj 4x do piątej i 2x do piątej. I mamy wtedy 8x do szóstej zostaje bez zmian. 4x do piątej plus 2x do piątej to będzie plus 6x do piątej. Teraz mamy dodać x do czwartej, dodać 4x do trzeciej i dodać jeszcze x kwadrat. I mamy wymnożone 2 wielomiany. No i z ważnych rzeczy, które musimy wiedzieć, to co to jest pierwiastek wielomianu. Pierwiastek z wielomianu to jest taka liczba, która tu, jeżeli podstawimy tutaj pod x, to wyzeruje nam ten wielomian. To sprawdźmy w takim układzie, czy x równa się 1 jest pierwiastkiem wielomianu. No to patrzymy sobie w od 1, wrzucamy sobie 1 do potęgi trzeciej, odjąć 1 kwadrat, dodać 2 razy 1, odjąć 2. No i widzimy, że tu jest 1 odjąć 1, dodać 2 odjąć 2, czyli równa się 0. Czyli to oznacza, że jedynka jest pierwiastkiem tego wielomianu. A teraz sprawdźmy sobie dla x równego 2.
W od 2 równa się i podstawiamy i liczymy 2 do potęgi trzeciej, odjąć 2 do kwadratu, dodać 2 razy 2, odjąć 2. I teraz musimy sobie obliczyć 2 do potęgi trzeciej to jest 8, odjąć 4, dodać 4, odjąć 2, czyli wychodzi nam 6. Oznacza to, że liczba 2 nie jest pierwiastkiem tego wielomianu. No i to była pierwsza dawka zagadnień teoretycznych z wielomianów. Żeby Was nie zamęczyć, na razie na dzisiaj wystarczy. Zapraszam Was do drugiej części, gdzie już poświęcimy się bardziej praktycznym zagadnieniom, mniej teoretycznym, a więcej umiejętności będziemy ćwiczyli. Na przykład rozkład wielomianu na czynniki, na przykład rozwiązywanie równań wielomianowych i tego typu rzeczy. Oczywiście link do pełnej playlisty z kursem maturalnym macie w opisie oraz zapraszam do pozostałych materiałów na kanale. No to cóż, do zobaczenia i cześć!